on napisze? Czy on, ona napisze? W zależności kto pyta, tak? Jak, jaka konstelacja jest, jeśli chodzi o płeć. Ale osoba pytająca i osoba ukochana, czy osoba ukochana napisze do Was w najbliższym czasie? Ta wróżba jest na 3 miesiące, czyli na 3 najbliższe miesiące, więc na kwartał. I w tym czasie, czy ta osoba właśnie odważy się, by napisać, by zadzwonić może, tak? Dobrze. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale. Cieszę się, że jesteście. Proszę o komentarze, bym wiedziała, kto ogląda moje filmiki, kto jest na kanale regularnie. Dla wymiany energii proszę również o lajki. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście poprzez kontakt e-mailowy. Mój e-mail znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Wróżby indywidualne są na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć oraz Waszych prywatnych, osobistych pytań do kart Tarota i Lenormanda. Także zapraszam serdecznie, kto jest potrzebujący, kto potrzebuje jakichś wskazówek, wsparcia i tak dalej. No i zaczynamy dzisiejszą naszą wróżbę. Kochani, pomyślcie teraz o osobie ukochanej, od której oczekujecie jakiejś wiadomości. Miejcie ją przed oczyma, czyli wizualizujcie tą osobę i skupcie się na tym pytaniu, czy on, ona napisze w najbliższym czasie. Grupy są dwie, jak zwykle do wyboru. Pierwsza grupa to obelisk cytrynowy i druga grupa to obelisk ametystowy. Także zapraszam, proszę wybrać tą ulubioną przez Was grupę albo kamień, który Was przyciąga, który Wam się spodobał lub Wam jakby przemówił do Was, tak? No i zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Czy on, ona napisze w najbliższym czasie? Tutaj są jakieś niejasności, nieklarowności między Wami, również jakieś sprzeczki, kłótnie, czy jakieś, nie wiem, jakaś ostra wymiana zdań. W każdym razie uwaga, jeśli on napisze, zadzwoni i tak dalej, by się nie pokłócić. Tak, on chciałby nowego początku, nowego startu, nowej szansy, ale boi się przed kłótniami lub przed jakimiś wypominaniami tutaj. Chciałby zgody, patrzy na Was, jesteście dla niego atrakcyjną kobietą, gdzieś Was być może podgląda, myśli o zgodzie i chciałby tutaj komunikacji, chciałby rozmowy, wyjaśnienia, też niepokoi się, ma, przepraszam, ma tutaj być może jakąś taką nerwowość, co ma zrobić, ponieważ jest między Wami teraz kryzys, pustka, nie ma kontaktów, nie ma spotkań, nie ma nic, ale każda śmierć mówi o nowym początku, czyli każda śmierć mówi o narodzeniu się czegoś nowego, zmartwychwstaniu, nowej szansie, więc tutaj on myśli o nowym początku, szczególnie, że mamy tutaj tą kartę dziecka i jakby chciałby te niejasności, tak, nieklarowności, problemy, rozpacz, jakby rozczarowanie,
tutaj rozjaśnić, czyli wyjaśnić z Wami i wyleczyć wszystkie Wasze jakieś tutaj nieznaski, które się w najbliższym czasie wydarzyły, które spowodowały Wasze negatywne myślenie o tej relacji i Waszą jakąś taką bardzo złą energię, tak? I rozczarowanie, rozpacz, smutek bardzo duży. I te kłótnie, które się wydarzyły, sprzeczki, jakieś tam sprawy, to właśnie tutaj powinny znowu dojść do harmonii, między Wami powinien być balans, czego on bardzo by pragnął, ponieważ on się patrzy tutaj na to, w tę stronę. Też bardzo silnie jest tu wyczuwalna atrakcyjność, że Wy się mu podobacie, jesteś dla niego atrakcyjną kobietą czy atrakcyjną osobą i on bardzo tutaj chciałby właśnie zgody, chciałby, żeby naprawiły się Wasze kontakty, czuje jakieś pożądanie, jakaś chemia, jakaś seksualność, taka atrakcyjność, tak? Po prostu bardzo go pociągacie, podobacie mu się, jesteś dla niego atrakcyjną bardzo osobą, więc chciałby tutaj kontaktu i chciałby zgody. No i tutaj ptaki mówią o komunikacji jakiejś. No fakt, że jest to komunikacja jakaś nerwowa, na razie niespokojna, dużo frustracji, niepokoju między Wami, ale coś narodzi się nowego, nowa komunikacja na pewno się tutaj narodzi, czyli on jeszcze będzie się starał, ponieważ Wy mu się bardzo podobacie, jesteście dla niego bardzo atrakcyjne, on bardzo uwielbia na Was patrzeć jakby, jesteście też seksowne dla niego, tak, to jest też aspekt seksualny, więc tak, on napisze lub zadzwoni, lub będzie starał się jeszcze tutaj o komunikację. Także taka jest odpowiedź dla grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to jest ametyst. Skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Czy Wasza osoba ukochana napisze w najbliższym czasie? Tutaj szczerze mówiąc są blokady, proszę zobaczyć, blokady przed napisaniem, blokady przed kontaktem, jakby jakiś balast związany z tą relacją, z tą znajomością, tak? I tutaj odwraca się osoba, o której myślicie, od spotkania z Wami, od komunikacji, od spotkania, odwraca się plecami, ponieważ nie ufa Wam. Nie ufa Wam, myślicie, że jesteście może dwulicowe lub fałszywie z nim gracie, zagrywacie czy zagrywałyście. Być może doszło do jakiejś zdrady, być może macie już kogoś innego, jakiegoś innego partnera i on na razie odwraca się, namyśla, owszem, analizuje, namyśla się, co ma zrobić, ale od spotkania na razie on jest odwrócony. Natomiast to, co jest tu bardzo silne, to Was obserwuje. Obserwuje Was Wasza osoba ukochana, czy w internecie, czy na jakichś netzwerkach, tak? Czy obserwuje Was gdzieś po prostu. No i pragnie tego nowego początku, nowej komunikacji, ale na razie tylko na stopie jakiejś takiej przyjacielskiej, tak? Chce być przyjacielski, chce ciągle pisać, że jest obecny, że o Was myśli, ale ma blokady, jeśli chodzi o takie sprawy związkowe, relacji, tak? Tutaj jest obciążenie tą relacją, jest jakieś takie zniechęcenie nad taką ciężką, mozolną pracą nad tą relacją, którą trzeba by było włożyć, tak? W tej chwili jest partner odwrócony i oziębły. Oziębły emocjonalnie, uczuciowo, zrezygnowany, nie jest w stanie być może tej ciężkiej pracy tutaj inwestować.
Także widzimy, że na razie jest tutaj bardzo, bardzo duża obserwacja. To, co postujecie tam w internecie, czy na, no nie wiem, Facebooku, Instagramie i tak dalej, to, co tam postujecie, to, co tam umieszczacie, on obserwuje wszystkie Wasze zdjęcia, czy z urlopu, czy no w ogóle takie aktualne zdjęcia, tak? I na razie chce tylko takie mieć przyjacielskie z Wami, jakby tutaj konstelacje, tak? Przyjaźń lub przyjaźń plus ewentualnie, kto sobie na to pozwoli, tak? I kto czegoś takiego szuka. Natomiast jeśli chodzi o jakąś poważną komunikację, poważną relację, poważne jakieś takie tej, nie wiem, wiadomości od niego, to nic takiego nie widzę, ponieważ jest tutaj no, duża blokada, ogromna blokada, która go na razie jeszcze przeciąża. Także bardzo mi przykro, zupełnie inna odpowiedź dla drugiej grupy. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za odwiedziny. Proszę o komentarze, czy te wróżby i czy te grupy, przede wszystkim, które Państwo wybrali, czy to z Wami rezonuje, czy jakby odnajdujecie w tym swoją historię, tak? Proszę pisać oczywiście prawdę. No i zobaczymy, czekamy na rezultaty tej wróżby. Jeśli on napisze, to proszę oczywiście też szybciutko w komentarzach dać znać. Dziękuję serdecznie, proszę o nowe subskrypcje, zapraszam do mojego kanału i jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 19, czyli dzisiaj w piątek, za chwileczkę o godzinie 19 wchodzę tutaj z kartami na żywo, czyli live będzie tutaj na moim kanale, live audycja i live wróżenie, jedno pytanie do kart. Także zapraszam wszystkich, będą znaczki do kupienia i będziecie mogli zadać jedno pytanie. Oczywiście opijamy dzisiaj na moim kanale winkiem lub co lubicie 4100 subskrybentów, które są na moim kanale. Z tej okazji właśnie będę robiła live wróżby. Zapraszam serdecznie o godzinie 19. Do usłyszenia już wkrótce.